Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 1 HD Mod. W poprzednim odcinku pokonaliśmy Izuala, chyba przeszliśmy wszystko. A jeszcze w kolejnym zrobiliśmy szarżę i załatwiliśmy sprawę ze złotym eliksirem i utrzymaliśmy słaby hełm od Lardanana. A w dzisiejszym odcinku mamy przejść portalem prowadzącym do Królestwa Lazarusa, takiego małego, bo wiadomo, biskup nie musi mieć dużo, arcybiskup to jeszcze bardziej. No i ciekawe przedmioty znalazłem podczas poszukiwań, podczas przechodzenia poziomu 16, bo wiadomo, się resetuje, jak się wyjdzie z gry. No i takie to rzeczy mamy. Idziemy do Deckarda Cain'a, żeby nam to zidentyfikował. Udało się dwa unikaty, ale nie tylko. I idziemy do Griswolda, żeby zobaczył, co z tym w ogóle można zrobić. Griswold, właśnie. To jest unikatowe, niezniszczalność, odporność na wszystko 7, 7 do wszystkich atrybutów i tak dalej, to ciekawe. Czyli też do magii zostawiamy. Może się przydać to, 8 do siły to słabe, wywalamy. Tu jest też ciekawy, też unikatowy, ale słaby, jak widzicie 1600, to ja go przerobię. Bo ciekawe te rzeczy będą, to też przerobię. To 3600 też bym przerobił. To 4800 muszę sprzedać u Adri, ale też bym przerobił. To mogę wywalić. To mogę wywalić. I to sprzedać, ale nie tutaj. Jeszcze eliksir magii oraz witalności. Magii oraz witalności. To ja bym chciał przerobić to w kowadle. Salvage. Odzysk. To miałem zostawić. Przerobić chciałem to, to, to i to. I bierzemy. Co nam tam brakowało, chyba już wszystko mamy. Piąteczka. Przygotowałem też miksturki na później. Na walkę z diablo, żeby już się po prostu nie wracać bez sensu. Żeby było łatwiej. Czekajcie. Nie, to jest dobre, tak? Okej, okay, więc to by było tak. To by było... to by było tak. To by było tutaj, to by było wcześniej, później. A to gdzie by było? Może tutaj? Nie wiem, po co to jest, a już wiem po co. Dobra, może być na przykład tak. Dobrze jest. A jeszcze to. To, co mi się przyda, to ja wrzucę oczywiście w czwóreczkę, trójeczkę tutaj. Gdzie się tam usytuuje. Możemy jeszcze Fireballa się nauczyć. Przynajmniej też trójeczki pierścień, 13 magii i gotowe. Nauczeni jesteśmy całkowicie. I teraz możemy sobie pójść do Adri, żeby sprzedać tą księgę. Aha, jeszcze mamy level, to od razu sobie go weźmiemy. Tym razem 120 już mamy, więc dajemy dalej do życia czy do magii. Nie do życia. Że moje szkielety się wzmocniły, tak, do 80, może 100. Chociaż no niewiele już levelów pewnie wbijemy. Mi to też za bardzo nie podskoczy. Sprzedajmy za 3000 i gotowe. Eliksir witalności, magii mamy. Możemy zachować na przykład na Diablo czy coś tam. Też przygotowałem sobie miksturki, nie muszę wam pokazywać, tylko powiedziałem. W sumie 5 palet w skrzyni zawaliłem miksturkami. 3 maną, 2 życiem. A jeszcze miksturki mamy. To sobie weźmiemy ze skrzynki. O, właśnie stąd. Tu mamy w czwóreczce. Ale też mamy tak. W szóstce, siódemce, ósemce z maną, w dziewiątce, dziesiątce z życiem. Więc biorę z tego.
Kasy mi zostało 41 tysięcy, więc nie jest źle. No i tak na przykład może być, jest dobrze teraz. Idziemy sobie. Nie wiem, jakie żywioły tu będą, ale na razie tak się przygotujemy. Bierz szkielecików, bo będą mnie może blokowały. Zależy, jaka przestrzeń tam będzie. Właśnie nad pentagramem do nieświętej przestrzeni, Unholy Altar. I już jesteśmy. No ciasno tu jest, więc szkieletów nie trzeba. No i widzicie, hellspawny tu są. Bardzo ładnie poszło. Ojej, coś wyłączyłem, dobra. Życie jest. Wejdziemy po to życie. Życie jest tutaj i wyjdziemy. Portal mamy, możemy szpanować. Dobra, tu nic nie ma. Tu jest jeszcze jakiś portal, to jeszcze nie. Jeszcze byśmy sobie dookoła przeszli tą lokację. Ona nie jest mała. Jak widzicie, kurdupelek. A tu stąd wyszliśmy, to nie będzie otwarte. Nie mogę tam pójść ponoć. Ładnie poszło, ładnie poszło. O, teraz tu mamy taką samą księgę w sumie. Advocate'y. Trzeba chyba ogniem ściągać, o rany. Muszę iść, żeby sobie ogień przygotować. Gdzie jest ten ogień? A, bo to nie tutaj, ja chciałem tutaj. No tutaj, ogień jest. No kurczę. Ja tu chcę sobie ogień przygotować. Mamy ogień, dla advocate'ów potrzebny jest ogień niestety. Ładnie weszło. Jedyneczka, tam nie powinno być many. No i okej, dookoła sobie przejdziemy. Może coś z tego wyjdzie. Niestety musiałem wszystko przyjąć. Trudno było inaczej. Advocate. Bardzo ładnie. Teraz idziemy sobie, co to za księga? A musimy być na środku i dopiero przy tej księgę to nas cofnie. Bardzo ładnie. I teraz co? Teraz do drugiej księgi. Po drugiej stronie. I górą i dołem możemy obojętnie. No wcześniej nie mogliśmy tu wejść nawet portalem. Znaczy teleportem. I trzeba było to otworzyć. Tu też pewnie się otworzy przejście w tym miejscu gdzieś. Taki pokoik. Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Na razie nic nie wyjemy. Tak, tak jak się spodziewałem. Otworzyło się i co teraz? I co teraz robimy? Możemy tu pójść. Ciekawe, czy gdzieś nas przerzuci. No i jest biskup Lazarus, arcybiskup. O nie, już? Tak na wstępie? Troszkę za ostro jak na początek. Ja muszę jakoś odreagować. Piąteczka, dobra. Arcybiskup Lazarus. On szybko padnie. Jak ja tu jestem, to nie ma szans. Dobra, arcybiskup poleciał. Ale tylko jeszcze musimy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A advocate'ów trzeba z tego ściągać. Advocate'y padły. Teraz jeszcze tu mamy bosika. Który też padł, okej. Idziemy dalej. O, Claymore jakiś wypadł ciekawy. Jest jeszcze jeden boss. Albo był. Dobra, pozbieramy sobie to wszystko. Tylko Fireball to... kolejna receptura. Ciekawe. Sporo tych receptur.
No, sporo ciekawej rzeczy wypadło, trzeba przyznać. O, już ten lepszy pancerz. Może będzie jeszcze lepszy od mojego bieżącego? Fireball bierzemy. Chcę zobaczyć, jaki mamy Firewall i Lightning Wall. Firewall mamy do 172, a Lightning Wall do 188, może być. Chociaż to jeszcze nie jest to, co bym chciał. Broadsword, dobra, i co tu teraz? Możemy przejść, ale chyba to bez sensu. Tu już byliśmy. No i teraz otwieramy skrzynię. Oj, właśnie, mapa gwiazd. No, fajna reakcja. Dobra, przychodzimy tutaj. I nic. Dobra, to idziemy gdzieś do miasta. Może nawet tutaj być, okej. No i jak mapa gwiazd, to zaraz wam pokażę, co to jest. Tylko czy to pierwsze odtworzenie? Nie. Najpierw Deckard Cain musi nam opowiedzieć o niej, więc słuchamy uważnie. Twoja historia jest bardzo grimna, mój przyjaciel. Lazarus będzie na pewno burning w hell za jego horrificzne deed. The boy that you describe is not our prince, but I believe that Albrecht may yet be in danger. The symbol of power that you speak of must be a portal in the very heart of the labyrinth. Know this, my friend. The evil that you move against is the Dark Lord of Terror. He is known to mortal men as Diablo. It was he who was imprisoned within the labyrinth many centuries ago. And I fear that he seeks to once again sow chaos in the realm of mankind. You must venture through the portal and destroy Diablo before it is too late. Our time is running short. I sense his dark power building, and only you can stop him from attaining his full might. Musimy pokonać Diablo, nim będzie za późno, okej. No i właśnie, otworzymy coś takiego, czyli mapa gwiazd, widzicie? O, tu jak czas minie, jak tu się połączą dwie ćwiartki, no to będzie lipa, bo Diablo stanie się nieśmiertelny. Dlatego też trzeba wykonać trik, czyli zwiększyć szybkość poruszania się w mieście, żeby to szybciej trwało do 100%. I będzie motorówka, widzicie? Ale tak trzeba. Bo wielu czasu zabrakło, a my chcemy identyfikację przedmiotów. Identyfikacja przedmiotów. Bardzo ładnie. Idziemy do Griswolda od razu. Mapy gwiazd to nie coś takiego. To jest Eisenharta, mieliśmy. Więc może 11 punktów damage, ale nie. Może coś to da. 6 do magii. I nic więcej. No to my mamy chyba lepsze. Więc to sprzedamy za 7000. Albo przerobimy może. Za 12000 taki jest. To sprzedamy na pewno. To też przerobimy. Dobra, przerobimy craft. Salvage. Kurde. Salvage, odzysk i jedziemy to i to. I zbieramy. No już chyba mamy wszystko, żeby wykraftować coś. Ale tu jeszcze kolejny przepis mamy. Pierścień jakiś. No to pierścień to mamy dobry, więc lepszy już by chyba nie był. To ja sobie tak zrobię, że tutaj Eisenharta zestaw. Mamy gdzieś Eisenharta, tu jest. A tu jest też Eisenhart. Tak, Eisenhart, co dodają dwa zestawy? A 40 siły trzeba mieć, no kurczę. Coś, co dodaje siłę. Przejdź do wszystkich atrybutów jeszcze, może być. I mieczyk, co dodaje ten zestaw? Dodaje nam, uwaga, 54 do pancerza, ładnie, i 10 do siły. Tutaj dodaje nam szansę na trafienie i 10 do siły. Pancerz mamy, ale co z tego? Jak tu spada nam odporność, spadają, ale już teraz nie będą takie istotne, więc możemy sobie na to pozwolić, ale magia nam spada. Też tu mamy ile? Nie, 11. No, jednak tak, magia nam spada. Nie możemy sobie na to pozwolić. No to coś bym chciał z magią, kurczę.
Tamta zbroja by się przydała. Tam była magia. Tu jest 5 do magii. 5 na wszystko 10. Pancerz tylko słaby. No to w sumie bym zmienił. Lepiej na tym wyjdziemy. A nie, to i tak na trójce, dobra. Wyrzucamy przedmioty, które się mogą przydać. To ewentualnie to. I teraz do piątki to, 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 to. To i to. Pierścień jakiś, czekajcie. A i tak jest dobrze, więc może zostać 13 do siły, 6 do wszystkich drzew. Potem myślałem, że to 13 do magii jest. O, to jest 13 do magii, odporność na błyskawice. Tutaj jest odporność na wszystko. A zobaczymy teraz, jak to się przedstawia. No nie jest źle, więc tak zostanie. Przynajmniej będziemy mieli magii więcej. Dobra, i tak może być, tylko hit points spadają, jakbym tak zrobił. Dobra, może być. W okazji hit points się podniosą, odporność na zimno też się podniesie. Dobra, zostawiamy tak. Mapa gwiazd już pędzi. Jak widzicie, trzeba iść dalej. Trzeba jeszcze kupić sobie. Ta mapa gwiazd może być tutaj, może być gdzie indziej. Bo ona przeszkadza troszkę. To może tam, gdzie będziemy pobierać miksturki. Może najpierw tutaj. Dobra, idziemy. Nie ma czasu do stracenia. Zaraz już szkieleciki przywołujemy. Tylko trzeba iść tędy. Na poziom 16. No i dopiero przejść tam, gdzie trzeba, czyli... No gdzie to było? Już zapomniałem. O, tu się wszystko odkryło. Dobra, jedziemy tak. Ale w ten sposób też. Jest przejście gdzie? Jest przejście tu. Tam powinno to gdzieś być o tak. Gdzie to może być? Tutaj jest laska Lazarusa. To gdzieś tutaj powinno być, czekajcie. O, jest, dobra. I tu możemy zejść sobie. Down to Terror Domain, czyli do piekła. Do sedna tego terroru. Ja chcę szkieleciki od razu teraz, bo może być ostro. Na razie nie golema, bo on kosztuje dużo magii. A szybko pada. Możemy 8 szkielecików? 7, a tu dwóch tych? Nie, jednego. Dobra, idziemy teraz tak. Chyba będzie trzeba aż 2 żywioły, z tego co wiem. To my sobie ustawimy tu od razu 2 żywioły. Tutaj F2. Bardzo ładnie. Tam się boję, bo coś się świeci, to może z drugiej strony pójdziemy, żeby było miejsce do uciekania. Teraz trzeba się przygotować, bo może być ostro. A nie, tych trzeba z tego ściągać. A tu nic z tego nie schodzi. Oj, tu wszystko ma odporność na ten. Schodzimy na razie na level 13. Odporność na ten wszystko ma. To mogę równie dobrze się zdenerwować i ściany stawiać. Ale szkielety będą padały. No dobra, idziemy, znaczy tutaj. Będziemy i ściany stawiać i tyle. To coś im robi, no niewiele. Trzeba będzie wrócić. No i jednak na szkielety zagramy, wiecie. To będzie lepsze. No kurczę, wszystko tu ma niewrażliwość na ogień. To zejdzie naprawdę długo. A nam trzeba dużo szybko czasu. Raz, dwa i raz. No i dobra, jedziemy tak, bo nie ma opcji. No nie, gdzie ja jestem? Kurde, no. Fantastycznie, teraz będę jeszcze raz musiał iść. Nie wszedłem tu, gdzie trzeba. 16 poziom i szybko w ten sposób. Wiemy mniej więcej, gdzie to jest. Poziom 16. Jakieś pit lordy jeszcze tu są.
Not enough mana. Nie mam many i tak nam już jest niepotrzebna. Teraz tak, tutaj tak. I idziemy. Trzeba iść. Down to terror. Tak, trzeba, niestety te ściany też się nie sprawdzają. Poczekam, aż one miną. Poczekajmy, bo szkielety będą w nie wpadały. O, coś długo trwają. Dobra, idziemy tak. Trzeba tak, bo nie ma innej opcji. Trzeba niestety tak walić, bo będzie szybciej. Kurde, walą mnie wszyscy, ja tu jestem. Praktycznie zaraz padnę. Advocate, nie ma moich szkieletów. A, Dead Knighty można tym. Ale no to już za późno. Aż tyle nie zrobimy. Szkieleciki można tym, to dobrze. Advocate, no, trudno tu jest po prostu. Idziemy, nie ma wyboru, trzeba iść. Trudno nam tu się wylosowało. Powinno być wszystko na błyskawice i tylko jeden typ istot na ogień. A jest na odwrót. No widzicie, jak jest ciężko, szkielety szybko padają, więc to też by było słabe. Może ewentualnie ożywieńca i... ożywieńca bym tu dawał co jakiś czas, on by mi co nieco robił. Szybko by padł, wiadomo, ale przynajmniej coś by tam jeszcze zrobił. Nekromancer. Szkielety łuczniki. Arousy. Dobra, nasz jest gdzieś tutaj. Dobra, ten skasowany, trzeba pozbierać rzeczy. Elixir of Dexterity. Dobra, tam wypiję, będzie szybciej. Kolejnego ożywię, no bo on przynajmniej jest żywotny, to mogę z niego skorzystać. Jeszcze jeden, teraz full many. Idziemy dalej. On 30 sekund żyje, ale jeszcze mi coś może pomoże. Quietlet Cauldron. No dobra, ożywiłem swojego. Nie trzeba tych wrogów kasować. A czemu mój ten tak szybko pada? Ja nie wiem. Mój ożywieniec. No widzicie, kilka ataków już spada. Więc ja może bym ożywiał golema. Też on ma chyba Cauldron. Golem, dobra, może być. A to jest ognisty golem, czy ten facet? Nie, elementar jednak. Czyli ten facet. No kurde, co się tu dzieje? Kurde, no super. Fantastycznie po prostu. I co ja teraz zrobię? No widzicie, ciężko tu jest, strasznie ciężko. A mapa pewnie już się kończy. Kończy się czas już 23 minuty. To jeszcze pokonamy ich i dopiero przerwę. No jest naprawdę trudno. Dobra, życie many mam tam. Tak jak mówiłem, na takie sytuacje. Teraz bym wziął manę. I teraz bym wziął życie jeszcze stąd. A i teraz stąd. Dobra, może być. Topór, szybka identyfikacja, może być. I do Griswolda teraz. Okej, coś takiego, 5000 sprzedajemy, nie ma czasu. To też sprzedajemy. Leave the shop, idziemy dalej. Tam skąd przyszliśmy, nie ma portalu. Co ja byłem, szkieleciki, golem. Golem też szybko pada, no ale co ja zrobię?
Dobra, już prawie jestem. I teraz mi by trzeba było... tutaj wezmę sobie może Golema. Albo Guardiana, nie, Golema. I schodzimy tutaj. Trzeba iść, bo nie ma wyjścia. Golem jest wolny, ale przynajmniej jest. Ale ładnie nawaliłem. Tu są sugusi, ale najgorzej to boss wali. No widzicie, jaki boss jest wytrzymały. Najpierw czempionów bym ściągnął, dopiero później bossa. Bossa trzeba ściągnąć. Trzeba go wyeliminować jak najszybciej. Dobra, udało się. Po nim breastplate. No, to już super zbroja. Szkoda, że nie będę mógł jej założyć, bo za duże wymagania. Jest mój golem. Stworzyciel. Póki co jeszcze żyje, ale już nie za długo. Pierścień. Ja już nie będę za dużo zbierał tego wszystkiego. Idziemy dalej. Bo nie ma czasu. Tylko mówię, może żółte przedmioty. Już teraz. Bardzo dobrze, idziemy dalej. Dwójeczka. No już mi rozwalił tego golema. Więc będę tu sam po prostu. Dobra, ustawiam sobie miksturki. Raz, dwa, trzy, cztery i resztę tego. No co jest? Chcę to wziąć. Trójeczka, jeszcze jedyneczki nie. Idziemy, idziemy dalej, nie ma czasu. Chociaż 27 minut. A ja to i tak chyba na 3 odcinki rozrzucę. Dobra, to tu do końca dojdziemy już. Trzeba trzymać ich na dystans. Ale też nie za blisko. Szkieleciki na raz, to tyle dobrze. Lighty belt. Lekki pas. No ładnie. Przeszło, dobra. Trójeczka, dobra, tu już jest czysto, ale ciężko, takich tu będzie dużo zakamarków. Ale póki co myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.